Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateusz, jednak w filmach będziecie mnie znali pod nickiem Perus5K. Tak jak zapowiadałem już wcześniej w filmiku z turnieju PvP, tak dokładnie z finału, po prostu myśli i zamiary, które wtedy po prostu naszły mnie, postanawiam przeistoczyć w rzeczywistość. To znaczy rozpoczynam serię Let's Play Balmora właśnie z turą WP. Do gry wybrałem Królestwo Jinno, ponieważ... Królestwo to ma, można powiedzieć, najbardziej rozwinięty handel. Jest najwięcej ludzi, co na początkowych levelach powinno mi pomóc, ponieważ nie będę musiał transportować się do innych królestw, co mogłoby być kłopotliwe, a w takim Jinno, gdybym był z Shinso, to często ludzie po prostu po wyjściu z kółka by zabijali mnie. Grałem tu już kiedyś też Jinno, dlatego że grałem kiedyś tu na serwerze. Posiadam szamana smoka, co prawda bez EQ, bez niczego. Jednak posiada on dwa skille buffujące na G1, czyli pomoc i błogo, przepraszam, co naprawdę pomoże mi i na pewno w expie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Ogólnie... Na serwerze ogólnie opłaca się robić misje na początkowe zabijanie. Potem już to nie ma z większego sensu, z tego co pamiętam. Zanim dostaje się zbroję, plus 6 tarcze, plus 6 hełm, plus 6, więc to pomoże na początek nam. Ponieważ dostajemy tylko broń. Jeśli chodzi o serwer, no peleryny. Peleryny to tam pamiętam, że z tego co oczywiście pamiętam, bo to będę resztę odkrywał na nowo. Przywołania 10 zawsze się dostaje, potem 20 po 10 levelu i tak dalej. Jednak peleryny można kupić za 8kk u księżniczki z Hazji? Czy coś w tym stylu właśnie pamiętam? No nic, jeśli chodzi o to, to tak. Teraz jak widzicie, trzeba wziąć skille, bo już mam 9 level. Będą to oczywiście, tak jak wspominałem, z Sura WP. Rozwój skilli będzie trochę nietypowy, ponieważ zaczynam od ostrza, następnie maksuję strach, wir, palec i... rozproszenie. Omijam po prostu bullet, omijam w bullidzie po prostu czerwoną zbroję, ponieważ tak czy inaczej trzeba ją cofać potem i to jest trochę kłopotliwe. No. Więc zobaczymy, jak sobie takim bullidem poradzę. Natomiast jeśli chodzi o rozwój statystyk, to będą one rozwijane w sposób... jeden wit, dwa int, ponieważ tutaj na serwerze nie ma większego problemu, żeby włożyć Vitala do EQ, przez co HP będę miał wystarczająco. Natomiast KDDF zrekompensuje mi te punkty obrony, które bym dostał po prostu z Vitala. Jak tutaj widać, już nabyłem konia bojowego, nabyłem go nie z item shopu, tylko po prostu od 5 levela z pierścieniem blokującym exp i rękawicą złodzieja. Dropiłem pieniądze na to, oczywiście wszystko miałem od kolegi, który tutaj gra, za co mu serdecznie dziękuję. I od 5 levela dropiłem zmianki na psach z pierścieniem blokującym exp, co naprawdę się opłaca, przynajmniej na mniejszych levelach, później już metki lepiej. Więc na bojowca miałem, tutaj zaczęta po prostu robienie misji z metkami bitwy, został rozwalony pierwszy metin. Drugi metin, który był bardzo blisko pierwszego, przy czym dwa pierwsze metiny rozwaliłem w ciągu minuty. Z pierwszego poleciało czarowane ostrze, z czego byłem zadowolony, co naprawdę mi się powinno przydać, dlatego wysłałem serduszka. Trzeci metin, ogólnie myślałem, że ta szamanka będzie mi ksuć, jednak spotkałem się z bardzo miłą osobą, która nawet mi bufnęła. W zamian za to po rozbiciu metina dostała ku błogosławieństwo. Myślę, że jej się opłacało, zarówno jak mi, ponieważ 3 metiny już poległy. Tak więc zostaje mi tylko 2. Czwarty metin znalazłem na tej wysepce, więc szybko, po prostu po szybkim rozwaleniu go. Drop nie był już taki wyśmienity. Drop. Poleciało ku wir miecza, jeśli się nie mylę, z tego metina, co już troszeczkę mój budżet podreperuje i powinno być coraz lepiej. Kiedy został mi ostatni metin, już miałem to dokończyć później, jednak jadąc do miasta znalazłem metina, po czym go rozwaliłem. Co prawda jedna osoba jakaś dropiła zmianki na tym, ale po zapytaniu się jej, czy nie chce bić tego metka, bo nie wiedziałem, czy przed chwilą nie spadł, powiedziała, że nie, że mogę sobie go rozwalić.
I więc rozwaliłem, szybko to poszło, bo z konia to naprawdę idzie szybko, z Servitarem już w tym momencie. I została zrobiona misja. Poszedłem po nagrodę i tu była trochę niespodzianka. Misja to była, dostałem w nagrodę 700 kajang, 35 tysięcy PD doświadczenia oraz rękawica złodzieja na 2 godziny. Jest to rękawica niezdejmowana, jednak przez 2 godziny powinienem sobie ładnie zarobić na jakąś zbrojkę, coś w tym stylu. Więc naprawdę się opłacało. Jeśli chodzi o biologię, jaki zacząłem robić, to tak, zacząłem od kwiatów brzoskwini. To była wcześniej nawet od metynów bitwy, zrobiłem tego biologa, jednak chciałem zostawić na sam koniec. Nagrodę dostałem Scimitar plus 7, co pomogło mi po prostu bić. Następnie były kwiaty kaki, czyli też dropienie na głodnych, szarych alfawilkach. Z niego poleciały mi, dostałem z nagrody trochę Yang, trochę PD i srebrną bransoletę plus 7. Ostatnią misją były pokrzywy, zanim dostałem także trochę Yang, trochę PD oraz skórzane kozaki plus 8. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam, subskrybujcie oraz dawajcie fajne. Jeśli Wam się to spodobało, to powinienem nagrać kolejne odcinki, Jeśli to naprawdę będzie się spotykało z pozytywnym odzewem, po prostu filmy będą, ponieważ mi to sprawia przyjemność i mam nadzieję, że Wam także sprawia przyjemność słuchanie i oglądanie, jak sobie poczyniam w tej grze. Dzięki wielkie.